Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed na drodze do Jerozolimy. Tym razem chciałbym, żeby mi zeszła ta droga trochę krócej niż ostatnio, więc wziąłem kunia z nami. Teraz jak ja mam tu pójść? Nie, nie tędy. Gdzieś tu musimy tak z... O, chyba dobrze idę. To chyba nawet nie będzie wieża. O nie, jest to wieża jednak. Kurwa, już. Kurwa, zostaw tego konia, ty skurwysynu zajebany. Nie mam mercy. A, to jest tackle teraz. Konia, kurde bić. Spokojnie. Wejdź. Jeszcze tylko dwa i akurat na drodze będą. A więc całe szczęście. Doskoczysz trochę daleko, nie? Dobry. Tutaj gdzieś musi być... Ok,
Okej, niby dobrze patrzę, ale... Chyba tędy. I chyba tam. Dobrze, tu jest miasto. Jak ktoś jedzie wolno, to znaczy, że ma dobre intencje. Dobrze pojechałem. To musi być tu. Spokojnie, panowie. To tylko mnich na swoim kuniu. Jedzie do Jerozolimy przecież. Co kurwa? Kto? No! Kurwa, mać, złaś. Kto? Taki jesteś pewien tego? Ten już zesrał. Oni mają problemy tutaj z grawitacją w tym, kurde. Nie wiem, jak to nazwać, bo to są lata 1000 krucjat, nie? No to nie wiem. Półwysep jakiś? Nie, to nawet nie jest półwysep. A wiecie, o co chodzi. Bliski Wschód. Ale jakie państwo, to nie wiem. Znaczy teraz wiadomo, że Jerozolima jest w Izraelu. Ale wtedy to nie, chyba. Złaś, złaś. Już mnie przyczaiły jakieś paru... Znowu te kurwa łajzy na tych... Nie mogę go zaznaczyć, kurde. Nie mogę go zaznaczyć, wiecie? Możesz się już puścić. Okej, okay, można na shifcie, dobra. Dobra, tu się i tak przysadzą do nas pewnie.
No tak, to jest, no kurde, widzicie, źli ludzie, nie? Ale to jest... To jest takie, kurwa, trochę zastanawiające, w sensie, że no... Ci to się w ogóle czują tak chamsko bezkarni, no bo... Przy wszystkich nawet się zachowują tak strasznie, nie? Aha, nie pogadamy, to? Czyli czuli się bezkarni właśnie, nie? Oczywiście to musiało się źle skończyć w pewnym momencie. No znaczy... No. Ja bym nie liczył, że to się skończy dobrze, może tak. No na przykład w dzisiejszych czasach to bardzo łatwo jest znaleźć takiego mordercę czy coś, nie? Ale jeszcze bardzo niedawno temu to nie było takie proste, kurde. Ciężko stwierdzić, znaczy wiadomo, że teraz żyjemy w najspokojniejszych czasach kiedykolwiek w historii ludzkości, nie? Mimo, że cały czas gdzieś jakaś wojna trwa i to nie jedna. No, ja zakładam, że było krwawo dosyć wcześniej, nie? W sensie, że... Znaczy... No, no tak, znaczy było dosyć krwawo, nie? Ludzie się czuli bardziej bezkarni, bo nie... Tak jakby... Ludzie, którzy są mordercami, na przykład seryjnymi, są chorzy psychicznie, bo uważają, że nigdy ich nikt nie złapie. Dlatego się... dlatego robią to. Bo myślą, że nigdy ich nikt nie złapie, nie? Wiedzą, że można zostać złapanym, wiedzą, że jest na przykład nawet kara jakaś za to, śmierci na przykład nawet, w sensie. Ale ich nikt nie złapie nigdy, nie? A to w takim razie co było, gdy... No gdy, kurde, nie było takiego, kurwa, takiego sprzętu jak teraz, żeby DNA, to jeszcze całkiem... No nie wiem, 100 lat temu nie było jeszcze DNA, nie? I po czym ci ludzie musieli rozkminiać? W ogóle ilość nierozwiązanych morderstw musiała być po prostu... na pierdolę wielka, nie? Moim zdaniem, ale czy tak było? Nie wiem. W sumie nie zagłębiałem się w temat na tyle, żeby stwierdzić, jakie oni mieli sposoby, ale jakie mogli mieć? Jeżeli nikt niczego nie widział, nie słyszał, a nawet jeżeli... To jest tylko słowo. Wiecie, o co chodzi, nie? O co ci chodzi, kurwa? Czego te kurwy syny ode mnie chcą na tych jebanych wieżach? Zejdź. Ci na wieży to od razu coś ode mnie chcą. Masakra. Właś. Znaczy wiadomo, żeby kogoś oskarżyć, to zakładam, że trzeba mieć dużo jakichś dowodów na tą osobę, nie? Ale podejrzewam, że we wcześniejszych czasach właśnie, no, jakie to mogły być dowody? Ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, widziano cię tu i tam. Miałeś motyw, masz znalezioną na przykład, nie, masz broń, którą zabito, nie wiem, whatever, nie?
Ale chętnie bym zobaczył jakiś program, na przykład dokumentalny na ten temat. Jak przed tymi sekcjami DNA, tymi testami i innymi... No właśnie, kurwa, z powrotem na to. Właśnie powiedziałem. Ale masz farta, ja pierdolę. Ale zajebie tego typa, nie? Kurwa, łap się. Chętnie bym zobaczył właśnie taki program na ten temat, jak oni to rozwiązywali zanim było, bo teraz to wiadomo, znajdą twoje DNA na miejscu, już jest dużo na ciebie, znajdą twoje odciski palców na narzędziu zbrodni, no już jest praktycznie, nie? Pozamiatane, takie tam. Miałeś motyw, nie masz alibi. Już praktycznie, dobra, widzę, że kurwa nie pogadamy z nimi tu. Chyba dostał strzałą od swojego gościa. Jeszcze dostał w ryj, jak spadł. Porów. I ile musiało być jakby niesprawiedliwych wyroków, już pomijając fakt, że gdzieś tam w swoim czasie to wierzyli nawet w wiedźmy i w ogóle, tak już też o tym kiedyś mówiłem, że gdzieś tam przechodziłeś obok dwóch typów, kichnąłeś i akurat piorun jebnął, nie? No to po tobie. Jesteś wiedźmą, czy tam kurwa czarownikiem, nie? Na tej zasadzie. A jak na przykład ktoś cię nie lubił, wzięli, zajebali typa jakiegoś, którego też nie lubili, i jeszcze zwalili winę na ciebie. Nie wiem właśnie. Znaczy wiesz, to wszystko zależy od sytuacji, nie? No bo to nie. I zależy od tego, kto jest jakby, nie wiem, szeryfem, kurwa, tam wiecie. W danym miejscu. W sensie, że na przykład teraz raczej ludzie by się w takie rzeczy nie chcieli, jakby nie przechodzi im to przez myśl, żeby robić takie rzeczy, takie pseudospiski właśnie. Kurwa mać, gdzie on jest? No gdzie on jest? Dobra, chuj to. Źle poszedłem w ogóle. Ludzie by się w to raczej nie bawili, bo... Jest właśnie to ogromne ryzyko, że rozkminią ich, to nie ma nawet co kombinować, nie? Ale wtedy? Właśnie to jest to, co mam na myśli najbardziej, że... Że ludzie na pewno częściej próbowali, no bo kto się dowie, nie? Już pomijając fakt, że mieli o wiele gorszą wyobraźnię niż teraz. Skoro były takie rzeczy jak publiczne, jakieś egzekucje za byle gówno, no to i nie potrafili ludzie rozkminić, że to samo może mi się przytrafić, to znaczy, że no... byli głupsi. Już mam ich dosyć powoli. I w ogóle kto mnie widzi?
Cały czas jestem w tym samym miejscu. Paś. Okej, powinienem iść tamtą drogą pewnie, nie? Ale szlaja pełno żołnierzy i mnie to wkurza. Nie wskoczę jakoś bokiem. Tak to jest właśnie z ludźmi, nie? Że jak rozkminiają, że mogą coś zrobić, to pewnie to zrobią i nieważne, czy to jest... Oczywiście z własnym zyskiem, nie? I nieważne, czy to jest jakieś tam dobre, czy nie. Spierdalaj. W ogóle po drodze, w sumie też od razu dziabną mnie. Po drodze do tych miast to taką rzeź robię. Gdzieś zgubiłem kunia, nie? Wiem, ale fuck it. Use counterattacks when faced with multiple enemies. Could you Hey, could you please not do that again? Ah! You frightened me. Please, don't do that. You know, you could have been more careful. Please be more careful. You frightened me. Dobra, jak tym razem wejdziemy, bo widzę, że... No tam się znęcają teraz. No trochę to zabawne. Muszę przyznać, że... Pod każdym miastem znęcają się zawsze nad jakimś uczonym. I trzeba go uratować. Wtedy wejdziemy razem z resztą uczonych. Pod każdym. Rodoha Alei! Kimei for your sins! Yeah. God favors me! Infinite! You will not win! And no fear can stop! God is on my side! Follow me there, yeah! Kimei boy name it Jordan! Mam nadzieję, że było warto. Is that the last of them? I hope so.
Still, best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon, either. You've done me a kindness, young man. Be assured, I won't forget it. These are dark days indeed. Aha, ale ja wchodzę teraz do tego, do bogatego. Do bogatej dzielnicy, spoko. Tu było napisane, że 1 na 12 uratowani. Ale z bogatej dzielnicy. No chyba, że ten akurat był z bogatej, spoko. Tak, wchodzimy do bogatej tym razem. Dla odmiany. Provide. All that is asked is an honest day's work. A small sacrifice for great rewards. A więc zacznijmy dochodzenie. These are troubled times in which we live. Food is scarce, money tight, but it need not be this way. There are opportunities for those with the courage to seize them. Who knows what the future holds? What tragedies tomorrow may bring? Defend against an uncertain future. Protect the ones you love. Okay, tego można przesłuchać jeszcze. Talal provides. Who knows what the future holds? What tragedies tomorrow may bring? Defend against an uncertain future. Protect the ones you love. Work hard and you will be rewarded. Talal provides. Bla, bla, bla. Ty co się wpierdalasz? Kontra. Nie ma? Mów kurwa. Nothing to say to you. Speak to me or speak to God. It's your choice. You won't stop the work he does. Cannot stop it. Stop what? What work? He prepares them for the journey. Journey where? They are held in his warehouse. And when the time comes, they are sent to Akka. Where is this warehouse? And why Akka? Talal tells me what I need to know. Nothing more. It is safer that way. For him, perhaps. Though not, I fear, for you. Okej, okay. Koleś mówi, że przetrzymuje coś ich w jakimś magazynie i gdy przychodzi czas, zostają wysłani do Akki. Czyżby to było powiązane z tym, co właśnie żeśmy załatwili w... A, to może nie. W tym, właśnie w Akce. Czyżby to byli więźniowie? Chyba nie przejdzie.
Dobra, dzięki, że wpadliście, moi drodzy. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, bo ja się bawię świetnie. Zapraszam też do innych materiałów. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. I do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku Assassin's Creed. Na razie.